Jak debile, nie? Ej, statyw muszę kupić, fuj, nie? No, statyw w chwili. Hej, ucze, witajcie, jestem Maksiu, Hej, ucze, witajcie, jestem Maksiu, jest to pierwszy Max, Zulki jest ze mną, Wiciu. Siemanko. Legend Dragon. Poznacie historię w drugim odcinku. Jesteśmy w pierwszym vlogu, tak więc musicie mi wybaczyć wszystkie drgania i tak dalej, bo nawet nie wiem, jak kamerę trzymać. No, dobra, chodźmy sobie powoli. Nie mam statywu i wszystko będę dopiero zamawiał. I ogólnie jest to pierwszy vlog, w którym chcę wam się spytać, jak tam z jakością tej kamery. Znaczy jakość, no tutaj za dużo nie zobaczycie, bo tylko nas praktycznie i jakieś drzewa za nami, no, i tak dalej. Ale chcę zrobić jakiś otaczający nas świat. Tak, będzie kolejny, prawdopodobnie będzie to trzeci. Wejdziemy dzisiaj, też lecimy sobie na wieżowiec i tak dalej, aby pozumować tą kamerką i pokazać wam jej po prostu maksymalne tam jakości, wszystko, zoomy i tak dalej. Tak więc myślę, że będzie spoko materiał, nikt nie idzie z tym. Jakieś babcie sobie jechały. Babcie sobie jechały, gości będzie tu podjeżdżał, nie? No i chuj, co ja zrobię? Dostanie bułę się skończy. Nie, no jedzie sobie gdzieś tam w bok. Jedzie prosto, dobra. Tak więc słuchajcie, piszcie mi o tej kamerce. W trzecim w sumie najwięcej napiszecie, bo będziecie mieli tam więcej tego materiału do obejrzenia po prostu. I kolejna sprawa to jest, słuchajcie, teraz otworzy wam się intro. No dobra, tak więc słuchajcie, napiszcie mi opinię o tym intrze, bo ono dokładnie powinno wyglądać tak. No, tak więc nie wyszło niestety zrobić tego intra i myślę, że będzie to pierwsze, które przed chwilą widzieliście, gdzie już jest Maxure Polska, a nie Your Name, czyli po prostu gotowy teamplay, bo tak to jest z gotowego i jeżeli ktoś umie także przerobić to intro w Cinema 4D oraz After Effects Adobe, to proszę naprawdę pisać w komentarzach, jak i grafice, bo grafik też jest potrzebny do zrobienia miniaturek i tak dalej. Tak więc już dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnym Max Vlogu, gdzie będziemy opowiadali naszą tutaj historię Metina i tak dalej. Tak więc dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć, papa. Na razie. Tutaj zawsze się bawiłem. Ja w tej sali nigdy nie byłem. Nie, nie widać nic. No jak złudzie, jak się tym